drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, długo nie nagrywałem, naprawdę długo, mega długo. Ostatnio to chyba tylko Zomboid i to z aktorem, ale jakoś tak też starałem się z zapasu delikatnie zejść, ponieważ byłem dosyć mocno chory, dlatego mnie nie było i nie było też innych serii oprócz Zomboida. Zomboida miałem nagranego bodajże, żeby mnie skłamać, około 40 odcinków, 30 odcinków, coś takiego. I z tego zapasu już zszedłem. Zacząłem nawet robić odcinki po godzinie, więc teraz niestety Project Zomboid nam się powoli będzie kończyć, ale nie martwcie się, bo niedługo startuje również sezon drugi. Sezon drugi, który będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. A my powoli wracamy do Susan. Do Susan, która miała bodajże przynieść korkociąg z kuchni. Dobra, gdzie to było? Chyba w szafce. Weź korkociąg. I od razu mówię, nie wiem, czy się nie będę jąkał delikatnie przy tym czytaniu, bo naprawdę miałem mega długą przerwę od takiego grania i nagrywania. Wróćmy do Mitzi. A, miałem chyba jeszcze kieliszki przynieść. Czekajcie. Kieliszki chyba były gdzieś tu. Weź kieliszki, no właśnie. Jeden dla mnie, jeden dla Mitzi. I lecimy, bo teraz będzie akcja z kolejnym pasożytem. Znalazła już pani ten krokociąg? Będziemy też potrzebowały kieliszków. No mam. Znalazłem kieliszek do wina. Świetnie, teraz potrzebujemy tylko korkociągu. Mamy i to. Proszę bardzo, otwórzmy tą butelkę. W porządku, to wszystko, czego potrzebujemy. Och, pani Ashworth, naprawdę muszę to powiedzieć, zanim zaczniemy. Tak? Obiecuję, że nie poderżnę pani gardła we śnie. Bardzo zabawne, Mitzi. Nie, mówię poważnie. W porządku, ale chciałabym, żebyś wiedziała. Zawsze śpię z otwartymi oczami. A więc, wielki R, chcesz o nim pogadać? O, już nie pada. Jak zamierzasz znaleźć tego gościa? Zapytajmy po prostu wprost, tak. Więc, wielki R, chcesz o nim pogadać? Więc, szczerze mówiąc, nie chciałam pani tak o tym mówić. Postawiłam panią w bardzo trudnej sytuacji, wiem. Chodzi o to, że naprawdę desperacko chciałam tego pokoju. Mam nadzieję, że pani rozumie. To ostatnia ważna rzecz, jaką muszę zrobić, zanim skończy mi się czas. Nie ma problemu. Wydaje się być w porządku, tylko... Trudno mi teraz zaufać ludziom. Może najwyższy czas, żebym otworzyła oczy i zobaczyła, że inni też mają problemy. Niektórzy, jak ty, nawet większy niż moje. Jaki to rak? Nie przeszkadza ci, że zapytam? Nowotwór mózgu. Na imię gliobostomia. Jej? Tak, to wszystko dziewczyny, tak sobie wyobrażam. Proszę spojrzeć na ich imiona. Limfonia, melanomia, myleomia. Każdy z nich jest pieprzoną boginią śmierci. Piękną i absolutnie bezwzględną. Możesz mieć w tej kwestii rację, Mitzi. Byłam pielęgniarką. Wiem kilka rzeczy na temat raka. I wiem, że gliobomia to prawdziwa suka. Tak, mimo to zanim skończy się noc, ona zostanie królową balu, a ja będę musiała się wynieść. Jak długo? Mówili, że mam rok. Ale to było 6 miesięcy temu, więc tak, niezbyt długo. Czy jest cokolwiek? Nie, próbowali. Przykro mi. Tak, mnie też. Chcę pani pogadać o czymś innym? Zaraz wam mówię, że nie mówiłem tych słów medyczno-pochodnych, bo i tak bym się zająkał, a tylko byśmy stracili czas i myślę, że nie brzmiałoby to dobrze. Jak zamierzasz znaleźć tego gościa? Jeszcze nie wiem.
Może trochę detektywistycznej roboty. Właściwie nie powinno być zbyt trudno. Jest to tylko 8 mieszkań. Jedno jest pani, to zostawia nam 7. Właściwie to miałam nadzieję, że mogłoby mi pani pomóc. Zda pani niektórych sąsiadów, prawda? Niezbyt wielu. Nigdy szczególnie się nimi nie przejmowałam. Oni też zmienili się przez lata. Pewnie zdążyłaś zauważyć, że to nie jest jedno z tych miejsc, gdzie nowych sąsiadów wita się świeżo upieczonym ciastem. Widzisz, nowa twarz, rzucasz im puste spojrzenie, mijając ich w korytarzu i zapominasz o ich minutę później. Tak źle? Co? No, jest łysy facet, który mieszka nade mną w mieszkaniu numer 5. Niedawno przyszedł, żeby na mnie nawrzeszczeć. To paskudny typ, ale nie sądzę, żeby był osobą, której szukasz. Czym się zajmuje? Wydaje mi się, że jest maszynistą. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że mój człowiek był maszynistą. Okej, to dobrze. Zostawia nam 6. Zna pani kogoś jeszcze? Musiałbym pomyśleć. Wiesz, może nie dzisiaj. Porozmawiajmy o czymś innym, dobrze? Mam mnóstwo czasu. Nie ma potrzeby się spieszyć. Może jutro moglibyśmy usiąść i razem przygotować plan. Mogłem narysować prostą mapę budynku i z panią pomocą oznaczyć, kto gdzie żyje. Brzmi dobrze, Mitzi. O, już nie pada. O, deszcz mi nie przeszkadza. Czasem nawet go lubię. Ale zgodnie z moją prognozą nadchodzi okropna mgła. A jej się akurat boję. Raz zgubiłam się we mgle, kiedy miałam 9 czy 10 lat. Pamiętam, jak siedziałam pod drzewem płacząc, wyobrażając sobie, że pojawi się jakiś potwór i mi porwie. Ale teraz jesteś już dużą dziewczynką i wiesz, że nie ma potworów. Ja? Skąd pani wie? Nigdy żadnego nie widziałam, nikt inny też. Jedynymi potworami jesteśmy my, mordercy, gwałciciele, podpalacze. Masz rację. Uwierzę w niekiedy, jakiegoś zobaczę. Myślę, że największymi potworami w tych czasach to są ludzie. Ludzie, którzy, właśnie jak mówi Susan, są mordercami, gwałcicielami, podpalaczami. Całym złem tego świata. Oni są prawdziwymi bestiami, tak daleko od człowieczeństwa, że nie są już zdolni do współczucia czy poczucia winy. To ich powinniśmy się naprawdę bać. Ale czy czają się w lesie, we mgle, czy w ciemnościach naszych piwnic, to wszystko nieważne. Nie możesz przewidzieć, co się stanie. Nie możesz zrobić nic, żeby to powstrzymać. Jest tylko jeden sposób. Sama zmieniasz się w bestię. I jak oni, nie okazujesz litości. Wow, skąd taki wywód, pani Ashworth? Po prostu nie lubię morderców. Nie są niczym innym niż... pasożytami. O, Susan. Wspominałaś o chłopaku. Opowiedz mi coś o nim. Tak, w porządku. Pogadajmy o nim. Nazywał się Jack. Nie żyje. Pani Ashworth, na pewno chce pani słuchać o moim żałosnym życiu? Nie chcę pani dołować. To nie są radosne opowieści. A ja nie jestem miłośniczką radosnych opowieści. Na pewno zdążyłaś zauważyć. Chyba tak. W każdym razie, pewnie musiałbym opowiedzieć pani o Jacku prędzej czy później. W końcu to głównie przez niego tu jestem. Nie wiem tylko, od czego zacząć. Opowiedz mi, jak się poznaliście. Jak przyjął wiadomość o twoim raku? Jack wykonał ten obraz na twojej ścianie. Był artystą. Jak zginął? A zacznijmy od początku. Och, znaliśmy się od jakiegoś... od zawsze. Dorastaliśmy razem na tej samej ulicy. Zabawne, jak wydawaliśmy się dla siebie stworzeni. Doskonała para. Zawsze wiedziałam, że jest facetem dla mnie i jestem pewna, że on też nigdy w to nie wątpił. Jack za mną szalał. Myśleliśmy, że kiedyś się pobierzemy, będziemy mieli dzieci, będziemy szczęśliwi. Nigdy nie miałam zbyt wielu przyjaciół, bo miałam Jacka. Nie potrzebowałam nikogo innego. A wie pani, jeśli jest jedna rzecz, za którą naprawdę jestem w życiu wdzięczna,
to, że dane mi było doświadczyć czystej, doskonałej miłości. Niektórzy ludzie przeżywają całe życie, nie wiedząc, jakie to uczucie. Chyba byłam prawdziwą szczęściarą. Ale szczęście czasem się kończy. Jak przyjął wiadomość o twoim raku? Na początku myślał, że żartuje. Śmiał się. Później się wściekł. Przysięgałam mu, że mówię poważnie, ale on wciąż nie wierzył. Mieliśmy tej nocy wielką awanturę. To była nasza pierwsza i jedyna awantura. Ale była okropna. Rozwalił parę rzeczy. Ze wszystkiego najgorsza była jego gitara. Kochał tą gitarę. Czemu ją zniszczył? Był rozsierdzony. Wyszedł tej nocy, a kiedy wrócił następnego dnia, był inny. Błagał, żebym spróbowała operacji i chemii. Ja tak naprawdę tego nie chciałam. Ale dla niego poszłam na chemię. Nie pomogło. Sprawiło tylko, że cały czas było mi niedobrze. Czułam się uwięziona w tym dziwnym miejscu, gdzie nic dookoła nie wydawało się prawdziwe. Może dlatego nie wiedziałam, co mój rak robił Jackowi, a niszczył także jego. Zmienił się. Popadł w obsesję na punkcie śmierci. Wydawało się, że śmierć to jedyne, o czym myślę, chociaż to ja, nie on miałam umrzeć. I Jack wykonał ten obraz na twojej ścianie. Był artystą? Zawsze lubił wszelkiego rodzaju okropności, czy była to muzyka, filmy, czy obrazy. Tak naprawdę ja też. To nas łączyło, między innymi. Mówi się, że słuchanie smutnych piosenek czy oglądanie smutnych filmów jest depresyjne, ale ja nigdy tak tego nie odbierałam. A jednak boisz się mgły. O, to co innego. Może boję się mgły, ale lubię pająki. Są piękne. Musiałaś zwariować, Mitzi. Nie, poważnie. W smutku jest pewne trudne do opisania piękno. Tak samo jak w szarym, paskudnym, zimowym poranku jest piękno, kiedy spojrzy się poza rzeczywistość i zobaczy to, czego inni nie dostrzegają. Musisz zatem być zachwycona moim mieszkaniem. Wygląda, jakby Brzydota przyjechała tu na wakacje i nigdy nie wróciła do domu. Jak zginął? Jak zginął Jack? Był taki odległy przez kilka ostatnich tygodni, zanim umarł. Nie wiedziałem, że cały czas czegoś szukał. Nie wiem, czego dokładnie. Ale w końcu to znalazło jego. Albo raczej on go znalazł. Są to internetowe fora, wie pani, o wszystkim. Wędkowaniu, grach komputerowych, koniach, hazardzie, uzależnieniach. Naprawdę o wszystkim. Przypadkiem, Jack trafił na takie o samobójstwach. Był tam facet, nazywa się Oko Adama. Jest na tym forum pieprzonym bogiem. To jak klub nieudanych samobójców. Ludzie przede wszystkim próbują sobie pomóc i oferują wsparcie. Czasami dobrze jest wiedzieć, że są inni tacy jak ty. Posłuchać ich historii i tego, jak radzą sobie z życiem. Ale Oko Adama jest adwokatem śmierci. Upaja się ludzką słabością. A swoje zadanie przyjął zasadzenie pomyślu, danie powodu do śmierci i powiedzenie im, jak to zrobić raz na zawsze. Jack połknął przynętę. Zanim się zorientował, miał totalnie wyprany mózg. Pewnego dnia siadł ze mną i próbował wyjaśnić mi. Mieliśmy być jak Romeo i Julia, umrzeć obydwoje, trzymając się wzajemnie w ramionach. To miała być szybka i idiotoodporna śmierć. Nie byłoby szansy, żebyśmy zostali uratowani. Wszystko dzięki oku Adama, który stworzył narzędzie do doskonałego samobójstwa. Powiedział mi, że to bardzo proste. Wszystko, czego potrzebowaliśmy, to dwa łatwo dostępne środki chemiczne i domowego użytku. Zmieszane tworzą gaz zwany siarkowodorem, który zabija w kilka minut. Powiedziałam mu, że mu kurwa odbiło. Oczywiście, ale on się nie poddawał. Próbował mi tłumaczyć, później błagał. W końcu tylko na mnie wrzeszczał.
Domyśliłam się, że to jego pomysł na współczesny romans, ale to było całkowicie tandetne i po prostu niewłaściwe. W końcu powiedział, że wszystko przygotuje i będzie na mnie czekał w naszym specjalnym miejscu o świcie. 5 rano. Nie spóźnij się. To były ostatnie słowa, jakie do mnie powiedział. Później wybiegł z mieszkania. Płakałam całe godziny, myśląc, że nie zasłużyłam na to wszystko od osoby, którą kochałam najbardziej na świecie. Kilka razy nawet próbowałam przekonać siebie, że być może miał rację i powinnam to zrobić. Ale po prostu nie mogłam. W końcu usnęłam. Nie planowałam tego. Ból głowy mnie wykańczał. Byłam taka zmęczona. Obudziłam się nagle. Widziałam słońce wschodzące oknem. Była prawie 5. W zupełnie zupełnej panice poderwałam się z łóżka i pobiegłam do ogrodu. Musiałam go powstrzymać. Musiałam być tam, zanim będzie za późno. Ale tam, w swojej sypialni, zanim jeszcze wyszłam, już wiedziałam, że było. Kiedy dotarłam w nasze specjalne miejsce, było już jasno. Chodziliśmy tu w przeszłości, piliśmy wino, paliliśmy trawkę i słuchaliśmy Pink Floyda. Czasem kochaliśmy się w samochodzie Jacka. Na tym całym parkingu nie było nic specjalnego, ale dla nas było. Był całkowicie opuszczony. Był cichy. Był bezpieczny. Po tym dniu nigdy więcej tam nie poszłam. Teraz kierujemy Mitzi. Aha, stop. Tam było napisane, że jest tam zabójczy gaz w środku, żeby nie otwierać. A. Tak mi przykro, myślę, że teraz rozumiem. Na oknach samochodu były znaki? Jak silny jest ten gaz? Pytamy o te znaki. Te znaki ostrzegawcze, tak. Dowiedziałem się na tym forum, że Okodama nie chce żadnych przypadkowych śmierci, więc zapobiegał ten wzór plakatu do wydrukowania. Okazuje się, że jest za tym cała chora ideologia. Opary z samochodu mogłyby skrzywdzić każdego, kto otworzy drzwi. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby umrzeć z własnej woli, z jasnym umysłem, żeby się na to przygotować, żeby to przyjąć. Jezu, można by było pomyśleć, że policja by się tym zajęła. Brzmi prawie jak sekta. Ten gość wie, jak się ukryć. Policja nie jest zainteresowana podjęciem tego wysiłku. Zajęło mi miesiące, żeby go wytropić. Teraz w końcu jestem tak blisko, że prawie czuję tego jebusa. O. Jak silny jest ten gaz? Absolutnie zabójczy, jak się okazuje. Zabija w ciągu minut. Takie cuchnące coś, śmierdzi jak zgniłe jaja, wie pani. W jednym strzeżeniu powaliłoby słonia. Tak mi przykro. Myślę, że teraz rozumiem. Kochał cię tak bardzo, że nie mógł znieść myśli o życiu bez ciebie. Ten facet, oko Adama. Nie dziwię się, że chcesz go znaleźć. Wiem, że ja też bym chciała. Jestem pewna, czy powinnam wierzyć, że chcesz z nim tylko porozmawiać, ale hej, to nie moja sprawa. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby to przytrafiło się mnie. Dobrze wiedzieć, ale ja naprawdę chcę tylko porozmawiać. Chcę stawić czoła zabójcy Jacka i powiedzieć mu, co zrobił. Wie pani, zabawne jest to, że on sam powiedział mi, gdzie mieszka. On chce się ze mną spotkać. Da pani wiarę? Dlaczego? Więc to, co on robi, nazywa się trollingiem w internecie. Zazwyczaj polega to na atakowaniu i psychicznym znęcaniu się. Ci, którzy są wystarczająco bystrzy, mawiają, nie karm trolla. Nie rozmawiaj z nim. To tylko pogorszy sytuację, jeśli okaże się im jakiekolwiek zainteresowanie. Oko Adama nie jest inny. Pragnie uwagi. Jest głodnym trolem, który chce pożreć tyle serc, ile tylko się da. Więc wysłałam mu maila, w którym powiedziałam, że jestem jego wielką fanką. Na początku mi nie uwierzył. Ale trolle zawsze są głodne, a ja byłam gotowa podać mu posiłek godny króla. Co masz na myśli?
Nakarmiłem go taką ilością pierdół, że faktycznie uwierzył, że jestem kaznodziejką samobójców jak on. Świetnie. Jednak dobrze by było, gdyby podał ci swój numer mieszkania. To wszystko część jakiejś chorej gry, w którą gra. Prędzej czy później go znajdę. Jakie to dwa produkty? Ja, więc, nie jestem pewna, czy chce pani to wiedzieć. Rozumiem. Nie chcesz mi powiedzieć, bo jestem pieprzoną samobójczą wariatką, mam rację? Nie, pani Ashworth. Nie, nie to miałem na myśli. Okej, może do pewnego stopnia. Tylko zastąpmy wariatkę ofiarą, a pieprzona powracającą do zdrowia. Dopiero co wróciła pani ze szpitala. Cokolwiek skłoniło panią do zrobienia tego, udowodniła pani, że jest w stanie to zrobić. Nie znam się wystarczająco długo, żeby powiedzieć, że jest to już całkiem za panią. A ostatnią rzeczą, jaką bym chciała zrobić, to podawać pani głupie pomysły. Byłoby to dokładnie to, co robi oko Adama. Nigdy bym sobie nie wybaczyła, gdyby coś się pani przeze mnie stało. Jakbym mogła. Obstawiam, że jedną z tych rzeczy to wybieracz. Co jeśli obiecam ci, że już nigdy tego nie zrobię? Zrozumiałem swoją lekcję. Umieranie nie jest dla mnie. Ci, którzy chcą umrzeć, zawsze znajdą sposób, żeby to zrobić. Próbujmy obiecać, że już nigdy tego nie zrobimy. Okej. Niech będzie. Ale jeśli złamię pani obietnicę, pani Ashworth, znajdę panią w piekle i schowię pani kłamliwe dupsko za złamanie mojego już połamanego serca. Nie możesz skopać mi tyłka, kiedy będę martwa. Też niedługo będę martwa, pani Ashworth. Więc ta. Przysięgam. Zrobię to. Nie wydaje mi się. Pójdziesz do nieba, misiu kolorowy. Przepis na ten śmiercionośny koktajl jest bardzo prosty. Każda dobra gospodyni może go przygotować w mgnieniu oka. Okej. Wracamy do życia. Myślę, że musimy skopać dupę pewnemu pasożytowi. Używają tego do łapania kotów. Myślałem, że te chwytaki zostały zakazane jakiś czas temu. Weź jeden. Może się przydać. Spadaj. Dziwny dźwięk dochodzi z drugiej strony drzwi. On śpi. Wiadro. To puste wiadro. Pokój. Spójrz na szafkę z bronią. Zbieranie broni musi być jego małą pasją. Gdybym tylko mogła dosięgnąć jednej z nich. Ale wszystkie są zaraz przy nim. Na pewno się obudzi. Spójrz na Hycla. Szybko zasnął. Może jest pijany albo po narkotykach. Niezależnie od tego, nie mam szans w walce z tym gościem. Jest szybki i silny. I szalony. Ale nie jest najostrzejszym nożem w szufladzie. Będę musiała użyć sprytu, żeby się go pozbyć. Obejrzyj pokój. To musi być jego prywatny pokój. Siedzi tu cały dzień i bawi się swoimi strzelbami, kiedy brzydka Betty gotuje mu na górze. Co za urocza para. Spójrz na okno. Chłodny przeciąg wieje przez wybite okno. Okej. Nie powinnam pochodzić za blisko. Może się obudzić. No to co, idziemy do brzydkiej Betty? Ale poczekajcie, bo mamy ten chwytak teoretycznie. Czy ja czegoś nie mogę tutaj sobie wziąć? Widzę, jakieś są butelki. Użyj. Jestem pewna, że mogę znaleźć do tego lepsze zastosowanie. Dobra, czyli na razie jeszcze nie możemy. Wpinajmy się na schody. Lampa. Lampa jest włączona. Nigdzie nie widzę wyłącznika. Schody na górę. Drzwi do kuchni. Butelki. Puste butelki po winie. Lubią wypić. Nic tak nie pasuje do średnio wypiecznego steku Scotta jak butelka czerwonego wina. Kuchenka. Tu gotuje. Brudne patelnie wciąż śmierdzą potrawką Scotta. O ty kurwo. Noże. Wszystkie są strasznie tępe. Trudno byłoby ich użyć jako broni. Cholera.
Weź nóż. Może jednak się przyda. Zlew. Brudne. Nie wydaje mi się, żeby często zmywała. Całe wysmarowaną krwią. Otwórz lodówkę. Drzwi się zacięły, ale może tak jest lepiej. Nie jestem pewna, czy chcę wiedzieć, co jest w środku. Gdzie jest Betty? Obraz. Zbadaj. Obrazek z ulicznym straganem w nocy. Po co mi obraz? Stół. Czuję się pod spodem. Nie muszę się teraz schować. Zbadaj. Brudne resztki jedzenia na stole. Cuchnął z nim jedzeniem. Czyli będziemy się chować. No, butelki wybielacza. Chyba zasługuję na buteleczkę. Ciężko na nią pracowałam. Tak jak myślałem. Wybielacz. To mi o czymś przypomina. Pierwszym, czego będziesz potrzebowała, to silny wybielacz. Wie pani jaki. Niezwyczajny wybielacz, ale taki, który sprawia, że oczy łzawią i skóra swędzi. Co się dzieje? Coś jest nie w porządku, Mitzi. Koty wołają. Dokładnie tak jak wtedy, kiedy panią znalazłam, pani Ashworth. Musimy sprawdzić, co się dzieje. Naprawdę przepraszam, ale nie ma szans, żebym wyszła w tą mgłę. W porządku. W takim razie pójdę sama. Ten skurwysyn próbuje nam kotki zabić. Parter. Skrzynka pocztowa, zbadaj. To skrzynka pocztowa. Każdy otrzymuje swoją korespondencję do oddzielnej przegródki. Żadnych listów do Susan Ashworth. Niespodzianka. Wszystkie przegródki są zamknięte. Zatrzymało. Cholerna mgła. Nic nie widzę. Mogliby kogoś zamordować pół metra stąd i nikt by nie zauważył. Ale wciąż mogłoby być gorzej. Przynajmniej nie pada. Co? Zawsze szukaj jasnych stron, jak mówią. I zawsze tak robię. Nie jesteś zbyt rozmowna, prawda? Jak się nazywasz, kochanie? Nie pani interes? Tłumaczę. Nie twój zakichany interes. Nie bądź takim strachliwym kotkiem, kochanie. Jesteś Susan, co nie? Miły pan opisał mi, jak wyglądasz. I mogę stwierdzić, trafił w sedno. Czego pan chce? Jestem tu, żeby kończyć swoją pracę, kochanie. Nic więcej. Dostałem telefon, rozumiesz? Jest problem z kotami. Najważniejsze, najwyraźniej jakaś szalona kociara sprawia, że jest jeszcze gorszy dla wszystkich. Szalona kociara nazywa się Susan. Powiedziano mi. Więc nie spodoba ci się to, kochanie, ale jedziemy na przejażdżkę. Aha, czyli to w ten sposób nas porwali. Czyli jebany łysy chuj musiał zadzwonić po Hitzla. W pudełku musi być co najmniej 20 butelek wybielacza. Szmata. Pewnie kiedyś dawno temu była to ładna ściereczka. Teraz tylko brudna szmata, weź to. Drzwi. Wanna. Tu się myją? Ta woda wygląda dziwnie, jak mieszanka brudu, roztopionego tłuszczu i paliwa. A raczej nie. Co to robi w wannie?
Całe zardzewiałe i pokryte śluzem. Obejrzyj wannę. Ta woda jest obrzydliwa. Sam smród przyprawia mnie mdłości. O. No nieciekawie. Nie ma szans, żebym włożyła rękę do tej wody. Żeby podnieść klucz, musiałabym dotknąć też tej osoby. Widziałam w życiu wiele zwłok, ale te są zdecydowanie najpotworniejsze ze wszystkich. Nie ma szans, żebym włożyła rękę do tej wody. Poza tym korek jest chyba pod głową tego nieboszczyka. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Cat Lady. Trzymajcie się. Hej, hej.